Witam was, moi drodzy, serdecznie. Kontynuujemy rozgrywkę w Reinhard Kingu. Skończyliśmy ostatnio na walce, w sumie po walce. I będziemy kierować się do tej skrzyni tutaj, no i tutaj na dole. Więc lecimy na początku. Safilitowy pył. Jakieś potki, biała esencja, trochę kasy. No, w sumie opłacało się tu zejść. No i tu kolejne walki już są. Ale nie odpuszczę. Nie odpuszczę. Ale mamy dwóch krwawiących. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Oczyszczenie na razie nie. Uwalimy cios prosty. Dobra, najpierw to zatopię, tak? To tu już prawie nie wpada. O kurwa, jak on ma mało życia. Jak on ma mało życia. 48 punktów, 55. On jest na wykończeniu. Serio, on jest na wykończeniu. Dobra, uleczyliśmy go trochę. Też się oczyścił z tego krwawienia. O Boże, jakie DPS-y. O kurczę, jeszcze to możemy przegrać. Dobra, ile to krwawienie jej zadaje w tej chwili? 3 punkty. W każdej aktywacji, to jeszcze nie jest źle. Ja bym na razie to zostawił, skupił się na ataku. Żeby ich jak najdłużej, znaczy jak najszybciej wytłuc. To będzie 19, nie, 18. No dobra, to jeszcze 13 punktów zostanie i Lao ją wykończy. To znów idzie. Nie dość, że krytyk, to jeszcze sprzeciw z tak krwawienia. 23, dobra. Strzemy ją. Też krytyk wpadł. Piękny strzał! I teraz poleci heal na nich. Uhuhu! Nie mamy many! Dobra. Walimy ich na pyrę. Ona sama się oczyściła, ma akurat 20 punktów. 9 już. Uuu, a to za każdy stack. To idzie za każdy stack, kochani. Dopiero się rozkręcała! No, trzeba ją wykończyć, ona ma 29 HP jeszcze. Tu będzie 49, no w sumie spoko. Ale wolałbym szybciej. Rezerwane ścięgno, czyli spowolnienie. Już nie ma krwawiących skurczyny. Ona oczyszczenie wpadło, dobra. I możemy już tego tłuc. Mam na ciebie oko! Dobra, 10 to jeszcze nie jest źle. I cyk. Krwawienie na Eloi tylko 3. Dobra, już go wykończy. No, nie mogę szybkiego ataku? Poddaj się! A, bo to trzeba przytrzymać. Okej, okay, dobra. Idzie nam coraz lepiej, tylko jest problem z maną. No i level pod czwarty. A mówiłem, że dwie walki to będą potrzebne. Wystarczy taka jedna. Jeden punkt ulepszenia umiejętności. To od razu go weźmiemy. I tym razem uderzenie maską natychmiastowe, to w sumie spoko. A, bo ja mogę wszystkie spele ulepszać, tylko że... Ja mam punkty. Zwiększę liczbę tworzonych masek do 2 i zwiększę szansę na pojawienie się maski do 100%. Mam 50% szansy. Albo to, albo to. Maski czy liczba stworzonych masek do 2. Dobra, zróbmy dwie. Trudno, 50 do 50. Dobra, i co sobie jeszcze weźmiemy? Bierne. Przywołuję maskę co 3 tury.
Maski zadają 2 punkty obrażeń. Maski pojawiają się co 2 tury zamiast co 3 i zwiększa maksymalną liczbę masek z 5 do 6. My maksymalnie mieliśmy chyba 3 maski w walce, więc na razie tego nie potrzebujemy. Możliwe, że potem to się przyda. Ale maski co 2 tury. Zobaczymy jeszcze co innego. Lecznicza mgła. Zdarzenia maski, tego nie możemy. To do czego nam? Uderza maską zadając obrażenie i rozpoczynając walkę. Trafienie wroga powoduje pojawienie się maski na początku walki. Aha, czyli to są te nasze bierne, jak chodzimy w lochu. No dobra, tylko Eloy potrafi odczytywać runy Buhuru, aby aktywować ich urządzenia i maszyny. No ale to nam jest niepotrzebne. A super umiejętność? Jeszcze nam nie wyjaśnili chyba, jak to działa. Dobra, to co będzie? Zużywa maskę, aby zadać dodatkowo 10 punktów obrażeń. To nas raczej nie interesuje. Zmniejsza koszt many o 32. To byłoby już 10. W sumie co jeden atak będziemy mogli nawalać srogą lekcją. Bo tu mamy co? Redukcję obrażeń magicznych i fizycznych. To nam się nie przyda na razie. Tu też nam się w sumie nie przyda. To jest zablokowane. Jeszcze dobra, ja bym zostawił to tak, jak jest w tej chwili. Czyli idziemy dalej. Bezdomna osoba po cichu zajmuje się swoimi sprawami. Już pewnie jedna walka będzie. Albo i ze dwie. Ze dwie pewnie. Ja bym chciał, że będę walczył z dwójką teraz. Nauczą się, albo zginą. Jedna walka już, że jedna maska już poszła. Więc tak, teraz w teorii, jak uderzymy jednym, mamy 50% szansę na dwie maski, czyli będziemy mieć już 3. I oczywiście atakujemy. A, to są dwie takie same, nieważne. Tak, i są dwie walki. 27, tu będzie 17. Powinniśmy zabić. Ale, a nie, dobra, będziemy, no, zabijemy. A i się pokazały te maski. Dobra, już jest tylko jedna. Ten dostanie Clarity od tej. A my już możemy bez problemu sobie walnąć to. Szybki cios. Będziemy przed nią. Tylko to będą 42 punkty. Dobra. Przygotuj się na lekcję. Jakoś to pójdzie. Ten go już nie leczył. Tylko po prostu walnął w ten sposób. Nie będę marnował many, bo to też nie ma sensu. I Eloy dotłuczę. A to Eloy tak miała troszkę. Tylko ja zapomniałem, że to jest druga walka jeszcze. Cholera, dobra, to zrobiłem głupotę. Mogłem zostawić. To cię nauczy. To spore krwawienie leci. Nie możesz uleczyć, nie uleczysz się. A, chuja, nie uleczysz się. No dobra, no to co? Walimy. Musimy to krwawienie odbić. Aleja 25 punktów. Szybkość, zdążymy przed nimi. Maski tu ładną tyradę zrobią. Tu tak, aleja. Tak tamten, o, tak to nie zaatakuje. Ale nawet jeżeli... Bo ona i tak już, jakby nie patrzeć, walnie. Znaczy nie, no jeżeli walniemy tak, to nie walnie. Będzie 40, dobra, 42 punkty, no to i tak będzie overkill, i tak będzie overkill. Chyba, że walniemy 51. I wtedy zabijemy tamtego. Maski walą chyba po 3, tak? I 3 macki, 4 macki. To już będzie 9, 12. Plus 42 powinniśmy zabić. Światło bogini. Tak.
dało nam oczyszczenie. No niestety ona zada te obrażenia znów w tego. Umrę, umarł. Tak, walimy tutaj w ten sposób. I Laoi nie leczy. Dobra, ma 1 HP. I Laoi go uleczy. Może być o 51, to jeszcze zdążymy. W końcu zacząłem rozumieć, o co z tym chodzi. No i teraz kończymy to w ten sposób. Naga Kaburossa się uśmiecha. Myślę, że nam nawet spoko poszło. Jak na tylu przeciwników, myślę, że jest okej. Dobra, idziemy do tego skarbu w końcu. W końcu zasłużony. Tyle walk. Jakiś chyba większy ten skarb będzie. Twój nos uderza odór gnijącego drewna i żółci. Żółci? A, żółci w sensie, dobra. Ubranko. Esencje safilitowy pył. Jakieś inne pomniejsze. No w sumie, czy ja wiem, czy to był taki urf? Nie chciałem umiejętności, chciałem ekwipunek. Odzienie kapłanki. To jest już chyba, które mamy w tej chwili. Zwiększyłoby nam to magiczną obronę, fizyczną wytrzymałość, ale zmniejszyło moc ataku o 12. To jest dużo, naprawdę dużo. Niby rzadkie. Na trzeci poziom, no ale... Kurde, sporo tego DPS-a i Laoi jest naszym głównym DPS-em, bo oni walą 18-17, tym się zbytnio nie opłaca. Może jak będziemy mieli potem normalną ekipę, to wtedy spoko, ale... Wtedy Laoi zrobimy jako tanka. Brazlera z Lola. A tutaj co mamy? Widzieliście to? Wydawało mi się, że widzę jakieś ciało. Też to widziałem, było tam przez chwilę, ale już go nie ma. Wyglądało jak duch albo zwłoki. Musimy przestać chlać. Esencje pył. Punkt odpoczynku. Światło latarni pozwala bezpiecznie odpocząć. O, czy jakiś punkt kontrolny taki, żebyśmy sobie mogli zregenerować manę i HP pewnie. Jadłem? No tak. To te punkty będą ważne. Wizjoner 3 z 3. Drogi pamiętniku, tego ranka wyruszyłem na wyspy cienia. Całkiem nieźle radzę już sobie z żeglugą, jednak wciąż mam braki w nawigowaniu. Chyba zabłądziłem. Mgła stała się niezwykle ciemna. Od wielu godzin nie udało mi się wypatrzeć brzegu ani nawet słońca. Odpocznę tu trochę, zjem posiłek i zapiszę dotychczasowe postępy podróży. Przez tę przeklętą mgłę nie mogę nawet szkicować. Liczę jednak, że cel jest niedaleko. Od kilku minut słychać dziwne jęki. Może to wiatr przemykający skalistym brzegiem. Odpuściłem żagle, aby nie rozbić się o kamienie. Jęki są coraz głośniejsze, to chyba dobry znak. Mam gotowy pędzel i płótno. Wyspy cienia nadchodzę. No to już koleżka raczej do tego jest 3 z 3, bo już go raczej nie spotkamy. Eliksiry, kryształ skondensowanej many. Czyli pewnie będzie zapewne tak samo jak w innych grach RPG, że zbieram i potem z tego nie korzystam. Proszę, proszę nie! Przerażony, samotny, nie martw się kapitanie, wkrótce znikniesz z mojej listy. I nigdy więcej nic nie poczujesz. Jakie listy? Pierwszy raz cię widzę na oczy! Ja nawet nie jestem już kapitanem! Nie pływałem od lat! Proszę! Abominacjo, staw czoła kapłance Krakena, jeśli się ośmielisz. Twoja śmierć byłaby przyjemna, ale pozbawiona znaczenia. Nie. Przeklęty! Myślisz, że daję ci jakiś wybór? To walczymy z Pajkiem, moi drodzy. O, to będzie ciekawa walka. Dobra, kto atakuje? Najpierw my. On ma 293 HP, to jest sporo. Walimy go na pyrę. Całkowicie lewe proste. Ulcik. Być może w następnym życiu. To że co, proszę?
One hit, one kill? Ej, bez jaj. Ale i tak zaatakuje przed Pajkiem. Ja macek. Aha, to się zaczyna robić ciekawie. Zaczyna być niemiło. No w ultimate, co już myślałem. Dobra, walimy nadal to samo. A to chcę zobaczyć, co jest ten szybki cios. Czy on zadaje tyle samo? To jest po prostu zwykły atak. Dobra, czy zdążę jeszcze jedną umiejętność walnąć? Jeżeli równowaga, to tak. 51 plus 3, tak? Dla bogini! 4. Stawienie podpalenia. Uuu, bolesne. Da mi się przed nim. I tak go jeszcze nie walniemy, więc lepiej się uleczyć na razie. Wszystkie efekty poszły. Teraz i tak będzie Pike atakował. Nawet nie ma innej opcji, więc walimy go znów na maksa. Raczej to wygramy. Będziemy walić proste ciosy. 19 zostało, no to szkoda, bo ona chyba z 18 wali. Więc pójdą dwa proste. A w sumie nawet nie trzeba. Chyba, że jakoś z przytupem walniemy. No ale nie, jednak nie. Bo zdążę zaatakować jeszcze. No dobra, niech będzie tak. 24 punkty. Jak dziecko. Papa Pike. No i wyszło ładnie. Trzy pierścionki. Od razu level wpadł. 660 punktów doświadczenia. I mamy nową umiejętność prowokacja. I to jest świetne. I to już mamy tanka, jakby nie patrzeć. Jest dobrze. A teraz ukosz się przed próbą Matki Węży. Nie przetrwasz jej osądu. Co mi zrobiłaś? Niemożliwe. Ty jesteś godzien, ale jesteś potworem. Moja bogini, co próbujesz mi przez to powiedzieć? Wyspy cienia? Gangplank? Wielka próba? Czyli co, jednak Gangplank będzie żył. Zwiastunko prawdy! O bogini, pomóż mi zrozumieć. Kapłanko, jesteś ranna? Jak ten topielec zdołał uciec? Bogini uznała go. Nie rozumiem. Ale musisz. Jesteś zwiastunką prawdy. Jest w tobie wola Matki Węży. Może musisz odpocząć? W żadnym wypadku. Wróćcie do wioski. Wkrótce do was dołączę. No to co? Pike jest godzien. Pokazał nam się Thresh. Pokazał nam się Gangplank. Więc pewnie lecimy na Wyspy Cienia. Zwiastunko prawdy. Witaj. Wielebna. Potrzebuję porady. Mów, dziecko, co cię trapi? Chciałam oczyścić Bilgewater z wielkiego zagrożenia. Wroga, którego cień niesie strach i marazm na ulicę.
Tak, taka jest twa powinność i dobrze ją wypełniasz. Ale ten rozpruwacz z krwawego portu poddałam go próbie, a bogini uznała go za godnego. Coś podobnego. To nie ma najmniejszego sensu. Nie ma w nim życia. A nie umarli to ujma dla naszej bogini. Jakim sposobem on mógł przejść jej próbę? Tak bardzo chciałam zrozumieć jej wolę, ale to nie tak. Nie powinnam wątpić w wyroki bogini, ale teraz boję się, że się zagubiłam. Moje dziecko, wola matki węży przepływa przez każde stworzenie. Tylko działając w zgodzie z naszymi pragnieniami, zbliżamy się ku przeznaczeniu. Pozwól, aby ukazała ci się właściwa droga. Czy źle oceniłam jej wolę? Jeśli ten potwór jest godny, to czy się myliłam co do innych? Jeśli dałam błogosławieństwo bogini tym, którzy nie zasłużyli, to byłoby bluźnierstwo. Może powinnam się zrzec pozycji zwiastunki prawdy. Iloi, nie będę tolerować takich bzdur. Uczyłam cię zgodnie z drogą Nagakaburosy, odkąd byłaś dzieckiem. Jesteś silna, a wola bogini jest w tobie. Zaufaj swojemu osądowi. A jeśli się mylę? Wizja, którą zobaczyłam, czarna mgła pochłaniająca wszystko. Nadciąga coś strasznego, a ja nie mogę mieć wątpliwości. Bogini zesłała mi wizję, ale to za mało. Potrzeba mi jej pomocy. Tylko bogini zna przeznaczenie. Nie zamierzam cię teraz pouczać. Musisz znaleźć własną drogę. To zbyt ważna sprawa dla Bilgewater. Muszę być pewna swoich działań, ale wciąż mam wiele pytań. Więc zadawaj je. Poszukiwanie odpowiedzi pozwoli ci znaleźć prawdę, której nie dostrzeże nikt inny. Ale musisz być cierpliwa, zwiastunko. Wielebna, ja... Dobrze, cierpliwość. Przemyślę przeszłość i liczę, że droga objawi się sama. Amen. Kapłanko, szybko! Musisz coś zobaczyć. No to co? Jednak będzie ta droga na Wyspy Cienia. Braumik! Wygląda imponująco. Oto Iloi, nasza bohaterka. Nasza zwiastunka prawdy. To zaszczyt cię poznać. Jestem Braum z Freljordu. Freljordu? Daleko zaszedłeś. Moi ludzie mówili, że wyciągnęli cię z wody. Okazali mi wielką gościnność. Chodź ze mną. Chętnie posłucham twojej historii. No to się koks z koksem zapoznał w tej chwili. W sumie ciekawe, jak Braum się tam dostał. O! Na Freljord spadła okropna choroba, która pochłonęła życie wielu dzieci. Braum! To naprawdę ty? Tak. Patrz, przyprowadziłem przyjaciela. Zaopiekuj się nim pod moją nieobecność. Tylko dobrze, a? Dobrze. Teraz śpi. Braum znajdzie na to lekarstwo. Masz moje słowo. Braum, obiecujesz coś niemożliwego. Masz złote serce, ale choroba się rozprzestrzenia. Dla Brauma nie ma rzeczy niemożliwych. Freljord jest mi domem. Ci ludzie są moją rodziną. Powiedz, co mam robić? Gdy byłem chłopcem, mój ojciec opowiadał o błogosławionych wyspach. Ich mieszkańcy mieli dostęp do wody, która leczyła z każdej choroby.
lecz to miejsce zostało zniszczone przez czarną mgłę. Teraz to wyspy cienia. Niebezpieczne miejsce nawet dla ciebie. Kto wie, czy ta woda naprawdę istnieje? Czasem legenda jest tylko legendą. Braum wróci z tą błogosławioną wodą. Pomyśl, jakie historie będą o mnie opowiadać. To chyba coś nie wyszło. Braum jest świetną postacią, serio. Walczyłeś z czarną mgłą? Jesteś pewien? Tak. I z chęcią bym to powtórzył. Jak tylko znajdę większą łódź. Podczas walki z mgłą straciłem tarczę. Jest dla mnie bardzo cenna. Zrobię wszystko, by ją odzyskać. Illaoi, mamy wiadomość od kapitan Fortune. Przybywamy w pokoju. Więc? Co to za wiadomość? Prosi o audiencję. Mówi... że czarna mgła powróciła. Co? Czarna mgła powróciła. Dziękuję, Braum. Będziecie oczekiwać. Chodź z nami. Znam drogę. Wygląda na to, że los chciał, byśmy się spotkali. To nie twoja walka. Jako zwiastunka prawdy mam obowiązek odegnać tę mgłę. Jednak twoje przybycie nie może być przypadkowe. Tego jestem pewna. Może to właśnie znak, na który czekałam. Pomagając w walce z mgłą, mogę się dowiedzieć więcej o leku i odwdzięczyć się za dobroduszność twych ludzi. Masz silną wolę. Nie powstrzymam cię. Zobaczmy, co wie Sara Fortune. Braum dołącza do drużyny. Rola: obrona, zakłócanie, wzmocnienia. Zdrodzony z lodu Braum to ukochany heros Freljordu o wielkich bicepsach i jeszcze większym sercu. Braum używa swojej olbrzymiej tarczy, by ochronić sojuszników i powstrzymywać wrogów przed ich zranieniem. W swojej mroźnej ojczyźnie Braum jest bohaterem Sak, ale Bilgewater to tylko kolejny podróżnik, który chce odnaleźć lekarstwo na chorobę toczącą jego lud. Umiejętności w lochu. Braum nosi ze sobą przyjaciela Poro, który potrafi eksplorować niewielkie szczeliny i przynosić znalezione przedmioty. Jego umiejętność w lochu, zmierzenie tarczą, zadaje obrażenia i powoduje u wrogów wstrząs, rozpoczynając walkę. Zmierzenie tarczą jest dość silne, by burzyć niektóre ściany. Czyli nie będziemy szukać sekretów Braumem. O, zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Mechanika walki. Braum jest silny i twardy, a ciosy wrogów nie robią na nim wrażenia. Podczas rzucania zaklęć Braum otrzymuje mniej obrażeń. Gdy Braum używa niezłomności, może odwrócić uwagę przeciwników od swoich przyjaciół i przekierować ją na swoją potężną tarczę. Wstrząsające uderzenie Brauma powoduje u wrogów wstrząs. Gdy wróg ze wstrząsem otrzymuje obrażenia, ładunki wstrząsu się kumulują, a gdy ich liczba osiągnie maksymalny poziom, wróg otrzyma dodatkowe obrażenia i zostaje ogłuszony. No to w sumie zaczyna się robić ciekawie. Zbieramy powoli drużynę. Idziemy jeszcze do Miss Fortune. Jak mapa wygląda? Co tu będzie? Domy na łodzie, grota Buchuru, blokada szarej zatoki, tablica z listami gończymi, cmentarzysko statków Slumsy. Ale wiecie co, może pójdziemy jeszcze do sklepu, bo widziałem, że tam był chyba jakiś sklep. Co tu jest? Dam sobie rękę uciąć, że potrawy z Bitover. Za potrawy z Pitrover. Tu nikt nie ma za grosz smaku. Gdzie był sklep? Sklep był na górze. Ale tu jest jeszcze jakaś skrzynia. Oczywiście jej nie odpuścimy. A jednak będziemy musieli ją odpuścić chyba.
To nie wygląda na działanie rozszalałego maniaka. Wygląda na to, że ktoś chciał coś w ten sposób przekazać. To wygląda na dzieło beczek prochu. Wczoraj tędy przychodzili i wyglądali, jakby coś szykowali coś niedobrego. Mój brat. Ach, no pewnie, tutaj trupek leży. Przejdźmy do codzienności. To koszmar. Mężczyzna ma mroczyć do siebie, spoglądając na ciało brata. Okropne jak sam los. Co tu się stało? Nad tym się właśnie zastanawiam. Można człowieka wypatrzyć w samym centrum miasta i to jeszcze u wrót więzienia, a mimo to nie znajdzie się żaden świadek. Rzuca nienawistne spojrzenie na pobliską gawiedź. Kim jesteś? Mam na imię Owen, to mój brat Alex. Zaciągnęliśmy się do pracy w dokach, ale zeszłej nocy Alex nie wrócił do karczmy, a teraz nie żyje. To jego wina, że go nie ma. To mógł to zrobić. Może ktoś pomylił go z kimś innym. Nie zabrali mu nawet pieniędzy, więc to nie był rabunek. Ludzie gadają o porachunkach gangów z Beachwater, ale nie chcę węszyć, bo jeszcze wezmą mnie za członka drugiego gangu. Nie wyglądasz na kogoś stąd. Ciebie raczej nie posądzą o członkostwo w gangu. Proszę, popytaj miejscowych. Po prostu chcę wiedzieć, co zaszło. Mogę nieco zapłacić. Pewnie mogę to zrobić. Alex nie był najlepszym bratem na świecie, ale zasługuje chociaż na wyjaśnienie, co zaszło. Wiesz, kogo warto zapytać? No, w okolicy mostu prowadzącego na północ do Szarej Zatoki jest ten głupi Kleny. Wie o większości rzeczy, jakie się dzieją w okolicy. Jest też mój szef Darren, na południe od stoczni, nieopodal latarni morskiej. On trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o sprawy portowe. Radzę zacząć od nich. Dobra, Alex, ty kretynie. I tak zrobimy. Spokojny dzionek. Nie ma tłumów, ale to nie oznacza, że nikt nic nie ukradnie. Ta kamera się dziwnie przekręciła. Coś to musi być w takim razie. Przejdziemy jeszcze do sklepu, który jest... gdzie? Gdzieś tu. Ten ptak wygląda na zestresowanego. Widzę, że brakuje mu paru piór. Krowy pył i esencja. Handlacz jest tutaj. Stoisko w przeciwieństwie do pozostałych nie jest pokryte rdzą i skorupiekami. Za ladą stoi mężczyzna o spokojnym uśmiechu. Witam, witam. Dostrzegasz za nim ptaka zamkniętego w klatce. Kim jesteś? Na imię mi Barry, mówi. Miło cię poznać. Bilkwater wydało mi się odpowiednim miejscem dla kupca takiego jak ja. Dobrze się tu czuję. Przyjrzyj się bliżej klatce. Wiesz coś o morderstwie do Kera imieniem Alex, o. Och, więc stąd to te hałasy. Mówisz, że doszło do morderstwa. Okropieństwo. Mam nadzieję, że rodzinie nic się nie stało. Dobra, przyjrzymy się klatce. Tak w klatce wydaje się bardzo zestresowany. Gdy mężczyzna podchodzi za blisko, próbuje się na niego rzucić. O co chodzi z tym ptakiem? Ach, ten. Znalazłem go na ulicy. Wygląda na chorego, więc postanowiłem się nim zająć. Naprawdę się polubiliśmy. Wypowiada słowa ze spokojem i dokładnością godną wprawionego domokrążcy. Wbrew jego słowom, ptak zdaje się być przerażony na jego widok. Wyglądaj towary. I te samouczka. Pawęż niebieskiego płomienia. Solidna tarcza wykonana z buch rujskiej stali. Tążek rybaka i dodatkowy obciążony mosiężny posążek. Boże, ja się nie mogę wysłowić dzisiaj. Tutaj towary. W sumie tego nie potrzebujemy. Na razie zostawimy. No w sumie nie mamy za dużo. Dobra, moi drodzy, ale to by było na dzisiaj wszystko i dzięki wielkie. Zapraszam was do lajkowania, komentowania mojej pracy. W sumie nawet nie do lajkowania, a raczej do oceny mojej pracy. Tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia już w czwartym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.